Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Weszło Fuksem. Spotkaliśmy się tutaj przynajmniej w trzech celach. Pierwszy cel jest taki, żebyście zostawili suba, bo tutaj naprawdę śmietanka mavenów, dziennikarzy sportowych i ekspertów w postaci mnie, Pawła Paczula, Kuby Białka, a także Kowala będzie dzieliła się z wami swoimi typami. Tak więc kliknijcie, tam gdzieś pewnie link czy taki button, żeby kliknąć, znajdziecie. Po drugie, chciałbym zachęcić was do tego, żebyście założyli konto na portalu fuksiarz.pl. Jest to naprawdę bardzo proste, trwa około minuty i jeśli to już zrobicie, będziemy mogli się razem bawić. Poza tym, jeśli to zrobicie, no to dostaniecie cashback 50% do 500 zł, a więc jest to taka promocja powitalna, z której na pewno warto skorzystać. A trzeci cel jest taki, że chciałbym się podzielić z wami moim kuponem. Oczywiście na dzisiejsze mecze. Dzisiaj przede wszystkim mecze Ekstraklasy, druga kolejka, ale też wybrałem sobie jedno spotkanie pierwszej ligi, no bo też niełatwo pogodzić się z tym, że jedna z drużyn, które tam występuje, już nie jest w najwyższej klasie rozgrywkowej, tylko właśnie na zapleczu, ale może konkrety. Pierwszy konkret jest taki, że będę obstawiał mecz Wisły Płock z Wartą Poznań, a w zasadzie Warty Poznań z Wisłą Płock i wydaje mi się, że w tym meczu, od razu mówię, że będzie to dość bezpieczne typowanie, jednak Wisła Płock tego spotkania nie przegra, bo żeby przegrać spotkanie, to najpierw trzeba bramki stracić i o ile wydaje mi się, że to może się wydarzyć, no to na razie jeszcze Warta, biorąc pod uwagę to, jak wygląda jej kadra, nie do końca jest gotowa na to, żeby strzelać zbyt wiele goli, a wydaje mi się, że Wisła w tej pierwszej kolejce zaprezentowała się z na tyle dobrej strony, że ona na pewno coś wciśnie, tak więc tutaj wydaje mi się, że Wisła Płock po prostu nie przegra tego spotkania. Może być remis, może być zwycięstwo nafciarzy, tak więc to jest mój pierwszy typ. Mój drugi typ to typ na mecz Jagiellonia Białystok Widzew Łódź. No i tutaj stawiam, że obie drużyny strzelą bramkę, gdyż no, Pogoń, skoro udało jej się to zrobić w Szczecinie, a przypomnijmy, że w Szczecinie Widzew mógł strzelić więcej niż jedną bramkę, no to myślę, że z Jagiellonią tym bardziej to może się udać, gdyż Jagiellonia miała z kolei bardzo dużo szczęścia, że Piast Gliwice nie potrafił wykorzystać żadnej wpadki w obronie, między innymi tej wpadki Zlatana Alomarowicza, który bardzo daleko wyszedł poza pole karne, nie porozumiał się z Michałem Pazdanem, w związku z tym Alberto Toril miał świetną sytuację, ale fatalnie przestrzelił. Jeśli chodzi o Widzew, to tutaj jestem większym optymistą. Jagiellonia też powinna coś trafić, bo wydaje mi się, że ten duet Gual i Mas to jest jakaś gwarancja goli. Gual w pierwszym spotkaniu siedział na ławce rezerwowych, pojawił się na boisku w trakcie gry, później zaliczył asystę i myślę, że też wysłał taki sygnał do Macieja Stolarczyka, że jest gotowy, żeby grać od pierwszych minut, tak więc spodziewam się obu Hiszpanów w składzie Jagiellonii i spodziewam się tego, że Jagiellonia coś wciśnie, ale też, jak powiedziałem już wcześniej, coś straci. No i trzeci mecz z oferty fuksiarz.pl to spotkanie Resowia Wisła Kraków i tutaj wydaje mi się, może dość kontrowersyjnie, że Wisła Kraków tego spotkania nie wygra, czyli zaliczy drugi mecz z rzędu na poziomie pierwszej ligi bez zapisania sobie po nim trzech punktów. Z Sandecją był taki mecz, że mógł pójść w obie strony. Generalnie było widać bardzo dużą nerwowość w poczynaniach piłkarzy Wisły Kraków i myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, że ta drużyna się przełamie. Tym bardziej, że no, Resowia też to pierwsze spotkanie przegrała i pewnie będzie chciała u siebie pokazać się z lepszej strony, a jest to zespół, który potrafi w meczach u siebie zaprezentować się z niezłej strony. Tak więc tutaj stawiam sobie jedyneczkę z podwórką. Też, szczerze mówiąc, spodziewam się remisu, ale nie zdziwię się też, jeśli Resowia to spotkanie wygra. Oczywiście Wisła Kraków jest faworytem, ale nie po to też tutaj się spotkamy, żebym mówił wam o jakichś oczywistościach. Ja biorę pod uwagę też to, jaka atmosfera jest w ekipie Białej Gwiazdy, to, że Luis Fernandez, czyli najlepszy piłkarz tej drużyny, potencjalnie najlepszy piłkarz tej drużyny, chce odejść, także sumując sobie to wszystko do kupy, mam takie poczucie, że Wisła będzie wygrywać na poziomie pierwszej ligi, ale jeszcze nie od tej kolejki. No i stawiam sobie tutaj na to stówkę. Do wygrania mam łącznie 394 zł. Mam nadzieję, że to wejdzie, żebyście też podchodzili z większym zaufaniem do kolejnych moich filmów. Dlatego jeszcze raz zachęcam do subskrypcji tego kanału, zachęcam do zakładania konta w Fuksiarzu. Link, z którego powinniście to zrobić, znajdziecie w opisie, a także w pierwszym komentarzu, który zostanie przyjęty. To jest ważne, żeby z tego linku właśnie skorzystać. Poza tym zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie.
oczywiście w komentarzach wytypujcie wynik meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Widzewem Łódź, jednego ze strzelców bramek, a także podajcie adres e-mail, na który założyliście konto u Fuksiarza. Trzy osoby, które zrobią to najszybciej, mianowicie najlepiej wytypują wynik meczu, a także strzelca bramki, mogą zgarnąć freebety w wysokości 50 zł, tak więc mam nadzieję, że warto. No i cóż, zachęcam do śledzenia kolejnych naszych produkcji.